Tak na szybkiego postanowiłem zrobić krótką próbę nagrywania na USB, ale no ja muszę przyznać, że nie lubię USB, nie lubię kart pamięci, ja takich małych nośników nie traktuję poważnie. Ja już dwa takie pendrive'y z muzyką zgubiłem, dlatego no ja bym kurwicy dostał, jak ja bym miał na tym muzyki trzymać. Musiałbym to chyba nosić na szyi, na jakimś łańcuszku i to i tak bym się bał, że to zgubię. Dlatego ja wolę kasety, ewentualnie płyty, bo to są dosyć duże nośniki. No MP3 też lubię, ale no na płytach ewentualnie, na USB, na microSD odpada, no ale z ciekawości, bo niektórzy są ciekawi, czy to nagrywa i jak to nagrywa na USB, czy na kartę pamięci, bo to pewnie tak samo się obsługuje. No to no działa to tak, że tutaj foldery przełączamy tymi przyciskami Fold, ja tu mam chyba 17 folderów. O, dokładnie 17 folderów tutaj mam. A tutaj przyciskami od CD zamiast płyty obsługujemy te źródła cyfrowe Play, czy pojedynczo przewijamy pliki. Tutaj akurat muzyka jakiegoś mojego, jakaś mojego ojca. Nie wiem jak przeskoczyć szybko z pierwszego do na przykład, jakbym chciał setny utwór puścić, trzeba się pewnie naklikać 100 razy, bo przytrzymując dłużej to nie działa, jedynie przełączam utwór, a może jakoś inaczej, nie wiem jak, szczerze mówiąc, nie wiem jak przełączyć, jak jest, no nie, z 200-300 utworów na płycie. Nie wiem jak się przełączać między nimi. To chyba nie jest ten folder na przykład. Zresztą nie wiem, czy tam mi pokazuje, że 200 coś tych utworów to było na tym jednym folderze. Zobaczmy na przykład na pierwszym folderze, ile pokazuje, że jest tych utworów. 261. Ale dwie to już są jakieś próbki, bo sprawdzałem jak to nagrywa. Zobaczymy, czy jak coś nagram, na przykład z radia. Jedna tabletka Laxo Control. Na przykład z radia, no to normalnie, no mamy włożonego pendrive'a, przytrzymuje rek i nagrywa. O, tutaj świeci się rek i to się nagrywa. Nagrywa dopóki nie naciśniemy przycisku mod tutaj. Naciskam, czy przytrzymuję mod, oj, chyba nie mod, tylko tylko Dell. 30% taniej, tylko do 13 lipca. Dellem zatrzymuję nagrywanie, no i teraz przełączam na USB. No i póki ten pendrive, no dopóki coś nagrałem, to pierwsze po przełączeniu na USB będzie grał ten plik, promocji, który nagrałem. O, to jest z radia nagrane. A z czego korzystamy? Teraz w Agacie wielki... Tak samo z kasety można nagrywać, też wam pokażę. Włączę tutaj kasetę. O. Czy to z kasety, czy z czegokolwiek innego, co gra. Przytrzymuję ten rek i nagrywa, no. No dobra, i to będzie nagrywało na takiej zasadzie, jakbym na przykład na kasetę nagrywał. No, jak wcisnę rek, tak nagrywa. Dlatego trzeba sobie, no, najpierw przyszykować muzyczkę, nacisnąć ten rek, dopiero włączyć play ewentualnie. No i jak się skończy utwór, to zatrzymujemy tym Dellem tutaj. Nie wiem dlaczego tak, no ale tym Dellem zatrzymujemy nagrywanie. No i potem po przełączeniu na USB, bo ogólnie tutaj ten jeden suwak górny obsługuje wszystkie źródła cyfrowe, czyli Bluetooth, AUX, USB i microSD. Tylko modem tutaj przełączamy między tymi źródłami. W tej chwili mam na Bluetoothu, przełącz, kliknę raz, siedzi tylko USB i leci to, co nagrałem USB. Nie brzmi to źle. No, chyba jest troszeczkę gorzej niż w oryginale, ale... No ale to działa. Ale nie pytajcie mnie, jak tego szukać, bo... Jak chcę odnaleźć ten plik...
Agata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem. Chociaż tutaj widzi jako trzeci. Jako trzeci. Nie, widzi teraz wszystkie te moje pliki, kurcze, które nagrałem. Takie próbki robiłem. 1, 2. Bo nagrywałem kilka takich próbek i tutaj to wszystko mam, o. Z rozmachem. No, dlatego to jest to, co z kasety nagrywałem. Teraz widzi tylko te moje pliki, które nagrałem, ale jak to odnaleźć? Jeszcze nie rozpracowałem tego, jak to odnaleźć. Przełączam na USB. I teraz leci ta moja muzyka, a jak wrócić do tego, co nagrałem, to już nie wiem. Nie wiem, jak to odnaleźć, ale to gdzieś tam jest. A zobaczmy, czy przybyło plików. Było 261. No i jest 261. Ale to gdzieś jest nagrane, tylko ja nie wiem, jak to odnaleźć. Nie mam pojęcia, no ale to gdzieś tam jest. Może... O, jak naciskam tutaj rek, to co nagrałem, to wtedy mi się załączają te moje utwory. Dobra, już wiem, o co chodzi. Przytrzymując ten przycisk rek, nagrywamy, a klikając raz, puszcza nam to co jest na nim nagrane. No teraz już leci ta muzyka, która była. Czyli muszę nacisnąć rek, bo to miałem na pendrive'ie od początku, ale to co tworzyć, to co sobie ponagrywałem na tym sprzęcie. Agata jak robi. Muszę nacisnąć, kliknąć tylko raz przycisk rek i mam te swoje utworki, te swoje próbki na razie, bo ja tu żadnych dłuższych utworów nie nagrywałem. Także tak to działa przynajmniej na tym sprzęcie, a czy to działa na innym, nie pytajcie, bo mnie to denerwuje, nie chce mi się użerać ze źródłami cyfrowymi. Rozpracowałem tylko tego, macie pendrive'a do obsługi tego sprzętu. Na pewno gdzieś przez komputer da się to wszystko odzyskać i tak dalej, ale jak to odtwarzać na innych sprzętach, nie mam pojęcia, nie pytajcie, nie będę się z tym użerał, bo po prostu nie lubię. Ja uznaję tylko takie duże fizyczne nośniki jak kaseta, płyty, a najlepiej takie przyciski, taki prosty układ. Taki prosty układ, że jedną ręką sobie chlas, stop, przewijanie. A te wszystkie ogólnie przyciski cyfrowe, nawet jak już jest magnetofon zrobiony tak, że nie ma takiego układu przycisków, tylko gdzieś tam porozpieprzane te przyciski, jak w Edzie 50, w DT75 czy w ED90, to ja już nie przepadam za tymi magnetofonami, czy w XC3, bo każdy ma gdzie indziej te przyciski. Jak ja się nimi bawię, to ja zapominam, gdzie tu się włączało kasetę, gdzie tu się przewijało, gdzie tu się zatrzymywało. No nie znoszę tego, gubię się w tym. Tego toleruję tylko ten klasyczny układ przycisków. Wszystko w jednym rzędzie. Najlepiej takie mechaniczne. Trzask, bo nie lubię tych takich przycisków. Pyk, coś tam pykasz i nie wiesz, czy to zadziałać, czy to nie zadziałać, czy to zadziała z opóźnieniem, czy to się zatnie. A takie klawisze tradycyjne, to ja wiem, że jak ja to nacisnę, no to ma działać, no. Ale dobra, już nie ma marudzę, kurczę, to miało być tylko no pokaz jak ten sprzęt nagrywa na źródła cyfrowe i jak to działa. Czyli nagrywa i działa, no i no nie jest źle. Dobra, to na tyle, zmykam, hejka.